Istotnym błędem było to, że KBW przeprowadziło odbiór i zapłaciło za zamówione oprogramowanie bez żadnego sprawdzenia dostarczonego produktu. Wykonawcy zapłacono ponad 300 000 złotych za oprogramowanie niezgodne z zamówieniem oraz z podpisaną umową. Odbierając produkt bez uwag, KBW utrudniło sobie naliczanie kar umownych od wykonawcy. W konsekwencji NIK zawiadomiła prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie nieprawidłowości przy odbiorze i zapłacie za moduły informatyczne do obsługi wyborów samorządowych. KBW dopuściło do użytkowania system informatyczny do obsługi wyborów, który posiadał istotne błędy. Analiza bezpieczeństwa kodu źródłowego systemu centralnego wykazała szereg nieprawidłowości, z których część miała charakter krytyczny. A teraz bardzo ważna inna nieprawidłowość. Wykryte błędy w oprogramowaniu mogły prowadzić m.in. do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu z zewnątrz. Kontrolerzy nie znaleźli w KBW dowodów świadczących o wykorzystaniu tej podatności zawartej w systemie. Przesłaliśmy jednak informacje na temat stwierdzonych błędów do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poważną nieprawidłowością było dopuszczenie przez KBW do użytkowania w dniu wyborów systemu informatycznego mimo nieudanych testów. Zaniechania KBW sprawiły, że w dniu wyborów nie była gotowa finalna wersja prawidłowo przetestowanego oprogramowania i w istocie przystąpiono do wyborów, posługując się wersją obarczoną błędami. Szkoleni użytkownicy systemu nie mieli okazji ćwiczyć na rzeczywistym oprogramowaniu. Szkolenia prowadzono w oparciu o zrzuty ekranowe. Brak praktycznych ćwiczeń mógł przyczynić się do części problemów w eksploatacji systemu podczas wyborów. W naszej ocenie, sformułowanej na podstawie opinii ekspertów, stan przygotowania przez KBW infrastruktury informatycznej do wyborów prezydenckich w 2015 roku jest niewystarczający. Dlatego też NIK rekomenduje przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2015 roku bez szczególnego wsparcia informatycznego. W odniesieniu do wyborów parlamentarnych w 2015 roku stwierdzamy, że dotychczasowy sposób zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych przez KBW rodzą ryzyko niepowodzenia tak w zakresie zamówienia nowego systemu do obsługi wyborów, jak i w zakresie prób samodzielnego udoskonalenia lub wytworzenia oprogramowania. Z satysfakcją odnotowujemy, że w czasie kontroli doszło w KBW do szeregu pozytywnych zmian, w tym m.in. do wzmocnienia kadrowego zespołu zajmującego się informatyką, co może sprzyjać sprawnemu usuwaniu wskazanych w wystąpieniu nieprawidłowości i realizacji sformułowanych przez NIK wniosków.